Cześć, tutaj Hilpidero i dzisiaj witam was wszystkich bardzo serdecznie w filmie przedstawiającym kartę Ekstraklasy w FIFA 17. Oczywiście to są wszystko moje przewidywania, poparte różnymi obserwacjami. Obserwacjami też zmieniających się ratingów w trybie sezonu, w trybie kariery. Jeżeli jakiegoś waszego faworyta nie będzie, to piszcie w komentarzach. Ja przeanalizuję, zobaczę, czy ten zawodnik zasługuje na upgrade, gdyż tylko upgrade'y w tej serii będą się pojawiać oraz nowi zawodnicy. No i tak, jeżeli ta seria wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę i jedziemy. Jedziemy z pierwszym zawodnikiem, Mateusz Setnarski, piłkarz Krakowi, który przyszedł do Krakowi, w miarę dobry zawodnik wtedy był z niego, ale w tym sezonie naprawdę popisał się nie lada kampanią. Oczywiście nie biorę pod uwagę tego, że podpadli w Lidze Europy z jakimiś pasterzami, ale jak sami są baranami, to w sumie czego oczekiwać, nie? Ale dobra, Mateusz Setnarski plus 5 dla niego, według mnie bardzo dobry sezon, bardzo dobra karta przed nim. Jarosław Fojut, kolejny bardzo dobry zawodnik, kolejny zawodnik, który nie znalazł się w tej ścisłej czołówce Ekstraklasy, ale był bardzo stabilny, jeżeli chodzi o środek obrony Pogoni Szczecin. Naprawdę plus 2 dla niego, bardzo zasłużony moim zdaniem, jeden z najlepszych stoperów poprzedniej kampanii Ekstraklasy. Bartosz Kapustka, jeszcze zanim odjedzie na zachód, bo to jest w sumie nieubłagalne i kwestią czasu jest, kiedy Kapustkę zobaczymy w innym klubie niż Krakowie, ale póki jeszcze jest w krakowskim klubie, to warto wspomnieć o nim. Plus 8 do overalla. Dlaczego? Dobry sezon plus zmiana pozycji na korzystniejszą dla jego atrybutów i dlatego taki wysoki rating. Karol Linetty, który może nie miał wybuchowego sezonu, ale zawsze ten mały progres poczyni. Już też oczekujemy, aż w końcu Karol wyjedzie za granicę, bo w Polsce już po prostu się dusi, jego kariera powoli zwalnia i nie ma miejsca na jakikolwiek progres, bo widzicie, jeżeli chodzi o polską ligę, to karty złote są niespotykane właściwie. Jeżeli gościu ma tu już 74 overalla, to właściwie można powiedzieć, że albo jest już czas na odjazd, albo po prostu na większy progres nie ma szans w przypadku tego piłkarza. Thomas Moulin, pierwszy zawodnik nowy, przetransferowany z zespołu z Ligi Belgijskiej. Powiem tak, i to nawet nie chodzi o Legię, że dostał plus 5. On już przed przejściem do Legii miał właściwie kartę w okolicach 70 przygotowaną na następną FIFA. Dlatego właśnie plus 5 tutaj jest zaobserwowane. Ciekawy transfer Legii, darmowy przede wszystkim. No i zobaczymy, taka karta w Ekstraklasie naprawdę się przyda, bo jest super, super zrównoważona. Adam Mujta, moim zdaniem to jest zawodnik, który ma trochę więcej szczęścia niż rozumu. Dlaczego? Bo o ile to jest bardzo dobry ofensywnie obrońca, o ile chodzi o defensywę, to przeciętny. O ile właśnie tutaj ma dużo szczęścia tego, że potrafi zagrać ofensywnie, potrafi dograć, potrafi strzelić, to jest właśnie na plus dla Adama Mujty, i dlatego plus 4 do overalla i transfer do Wisły Kraków. A tu kolejny lewy obrońca, który moim zdaniem jest lepszy od Mujty, to zdecydowanie, bo i w obronie jest w miarę dobry, i w ataku jest w ogóle kozak. Patryk Mraz, w ogóle tutaj dojdzie też zmiana pozycji, gdyż Piast końcówkę sezonu, o ile nie cały sezon, grał trójką stoperów i Mraz grał właśnie na lewym wahadle. I dlatego taka pozycja mu tutaj będzie dodana. Dostał też kartę Team of the Season, podobnie jak Mujta. No i zobaczymy, naprawdę bardzo ciekawa karta się szykuje dla tego zawodnika. Bardzo przyzwoity rating, 69 plus 3 do overalla względem poprzedniej gry. Radosław Murawski, oczywiście też zaraz pewnie fani Pogoni niczym na fanpage'u Canal Blues z Lotu się dzieje, jest Rafał Murawski. Jest Radosław Murawski. Oczywiście jeżeli chcecie Rafała Murawskiego, piszcie w komentarzach, jak zobaczę, co da się z tym zrobić. Na razie Radek Murawski, piłkarz, kapitan Piasta Gliwice, naprawdę przyzwoity sezon, naprawdę to jest jeszcze młody zawodnik z potencjałem, który może się rozwinąć, jeżeli poprawi rozegranie, jeżeli poprawi troszkę swoją dystrybucję i atak, to może być naprawdę bardzo dobry zawodnik, jeżeli chodzi o transfer na zachód. To nie będzie może super gwiazda, ale zawsze taki bardzo dobrze harujący zawodnik się przyda, bo takich właśnie w Polsce brakuje, że często się zdarzają gwiazdeczki, a takich prawdziwych pracujących na boisku brakuje. Nemanja Nikolić, akurat tutaj w jego przypadku nie miałem wątpliwości, złota karta jak najbardziej się należy, jeżeli się zdobywa ponad 20 bramek w Ekstraklasie, to ta złota karta po prostu jest obowiązkiem. Oczywiście jej możliwe, że nawet jej nie da, że będzie 74, że będzie troll, tak jak w przypadku Team of the Season, ale
Ja obstawiam kartę 75. Nie będzie to super mega ekstra karta, ale zawsze złoto w ekstraklasie będzie mile widziane. Michał Pazdan, akurat w jego przypadku ten overall upgrade może się nie należy tak do końca za poprzedni sezon, no bo w ekstraklasie grał przeciętnie, nie oszukujmy się, ale po tym co grał w Jagiellonii, to on powinien już w Legii mieć koło 71, może właśnie 72, no bo był najlepszym obrońcą ekstraklasy, a ratingowo w ekstraklasie w FIFA 16 tak nie wychodziło. Teraz miał bardzo dobre euro, no może się EA wreszcie przekona do niego. Poza tym on nie jest taki wolny, on nie zasługuje na 37 pace'u, no bez przesady. To jest dosyć niski zawodnik jak na środkowego obrońcy, nie jest taki powolny jak niektórzy myślą, no bez przesady już. Nie róbmy z niego jakiegoś żółwia. I jest nasz Zlatan Prijović, albo Aleksandar Prijović, jak kto woli. No i właśnie, to jest taki zawodnik, który miał jesień bardzo przeciętną, ale wiosną, kiedy Nikolić trochę miał problemy, to Prijović zaczął grać na wysokim poziomie, dlatego ten upgrade dla niego, no zobaczymy jak to pójdzie, bo naprawdę to jest bardzo ciekawy zawodnik, może trochę się czasami blokuje psychicznie, ale ma umiejętności naprawdę na przyzwoitym poziomie. Mariusz Stępiński, kolejny napastnik na liście, naprawdę bardzo dobry sezon w ruchu Chorzów, jak na ruch Chorzów, to naprawdę świetna postawa tego zawodnika. Jeszcze nie wyjechał na zachód, może w ogóle nie wyjedzie, zobaczymy, bo już raz wyjechał, się odbił od ściany w Norymberdze. Może jeszcze w Polsce powinien rok pograć, potwierdzić swoje umiejętności, dopiero wtedy szukać już gdzieś angażu w lepszym klubie za granicą. Na razie plus 5 dla niego do overalla. Pamiętamy, dostał kartę Team of the Season. Kamil Wacek, kolejny świetny zawodnik wykupiony, bo był na wypożyczeniu, wykupiony ze Sparty Praga. Były plany, żeby zrobić z Piastem taką transakcję, żeby Piast go wykupił, a potem Lech go jeszcze wykupił od Piasta za troszkę większą cenę. Na razie chyba Lech tego nie kontynuował. Jest Wacek z piłkarzem Piasta i bardzo dobrze, niech tam zostanie, bo Piast potrzebuje takich zawodników, nie ma co się tam rozpadać. I przechodzimy od razu już do nowych zawodników, których nie było w FIFA. Michał Aleksandrow, naprawdę duży pace, nic poza tym właściwie, ale zawsze się przyda Legii i nam w FIFA też do starter paków jak najbardziej potrzebny zawodnik. Dmytro Chomczynowski, nowy piłkarz Jagiellonii. Tak, on ma taki wysoki rating w FIFA 16. Grał w Ponferradinie, rozwiązał kontrakt, podpisał z Jagiellonią. Witamy w Białymstoku. Adam Dziurczo, zawodnik, który jeszcze kilka lat temu się spodziewano, że to będzie jeden z większych talentów na Węgrzech. Tak się nie stało, gra w Pogoni. Nie było go w FIFA 16, witamy go w FIFA 17. Iwan Runie, podobna historia, był w FIFA 15 w Northland, potem odszedł do Omonii, teraz będzie w FIFA 17 w Jagiellonii. No i zobaczymy, zawodnik z doświadczeniem w Lidze Mistrzów, grał z Juventusem, zatrzymał Juventus, na własnym stadionie bodajże było 0-0 i proszę bardzo, teraz gra w Jagiellonii na białostockim stadionie. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach, jak wam się podobało, co jeszcze chcielibyście zobaczyć w tej serii, jakiego zawodnika tutaj brakowało. A teraz to było na tyle, lajkuj, subskrybujcie, napisz. Out.